Zrobimy teścik. W zeszłym roku były takie u nas nietypowe teściki, ponieważ różnymi dość dużymi motocyklami, Triumfem, Rocketem, BMW K1600 GT próbowaliśmy zrobić zadania egzaminacyjne. No a w tym roku teraz przyszła pora na Goldwinga. Także zmierzam do firmy Karlik motocykle, naszego partnera od marki Honda. Zabieram Goldwinga i lecę na plac. CB1000R. To jest wersja Black Edition, jeśli mnie nie myli wzrok. A tu w takim szarym kolorku Goldas. I jedziemy na plac zobaczyć, czy da się tym zrobić zadania egzaminacyjne. Taki nietypowy test. A przy okazji pewnie zrobię jakąś rundkę i zobaczę, jak się tym w ogóle jeździ. Na pierwszy rzut oka wygląda dużo lżej niż stary Goldas. Pewnie taki był pomysł. Do tego automatyczna skrzynia biegów, dużo różnych wyświetlaczy, przełączników, włączników, cuda na kijku i nie tylko. Ja sobie poradzę. Z grubsza za 2 godzinki jestem, bo jadę akurat. Właśnie, masz takie kwadratowe przyciski do otwierania kufrów, centralny tutaj pod spodem. Nie? Dobra, ale to wszystko działa z tym kluczykiem, który mam w kieszeni. Nie masz go w kieszeni, tylko podchodzisz, włączasz to. Nie? I tankujemy tutaj. A jak się otwiera zbiornik? Jak się otwiera. Bo ja ci go tam trochę zaleję potem, więc. Tutaj masz schowek? Tak. I tu masz wlew paliwa. A, okej. Też wszystko musisz mieć pilota, nie? Dobra. Dobrze. No to co? Goldwing. Jedziemy. Automatyczna skrzynia biegów. Tak na pierwszy rzut oka. Lustereczka fajne, dobra widoczność. I jadę na nasz plac manewrowy w Bogucinie. Więc no pojadę taką odrobinkę okrężną drogą, żeby się troszeczkę przyzwyczaić do tej fury. Zobaczymy, o, szybka działa. No na pierwszy rzut oka fajnie. Prowadzi się bardzo neutralnie. O, tu jakieś światełka miałem przez przypadek włączone drogowe, ale już nie mam. Wyświetlacze też fajne, czytelne. I wszystko takie bezdotykowe, znaczy w sensie bez kluczyka, wszędzie guziczki, jak mam pilota w kieszeni, to wszystko działa. No i tak widzę, że trzeba uważać z przyspieszaniem, bo można prawo jazdy szybko oddać, jak się za ostro przyspiesza. Takich rzeczy co? No tutaj widzę dużo jakichś przycisków do obsługi różnych rzeczy. Wyświetlacz bardzo czytelny, pewnie ma tych funkcji tam mnóstwo. Z ciekawych rzeczy to takie biegi powolne do przodu, do tyłu, czyli również elektryczny bieg do cofania. To myślę, że przy motocyklu tej masy to bardzo potrzebne. Lecimy. Tak śmiesznie tutaj przednie zawieszenie pracuje, widać jak wybiera wszystkie nierówności. W ogóle tak na pierwszy rzut oka K1600
konstrukcja tego zawieszenia jest dość skomplikowana, ale na razie póki co motocykl praktycznie w ogóle nie nurkuje. Coś jedzie, jakieś kareteczka albo policja. No, tam na prawym pasie. Na prawym pasie. No i praktycznie muszę powiedzieć, że w ogóle nie czuć nierówności. Tutaj przejechałem na skrzyżowaniu przed chwilą przez kilka takich no, nierówności przed światłami, jakichś takich wybojów. To widzę tylko po tych elementach zawieszenia, jak one nieustannie pracują, a motocykl w zasadzie no, w ogóle się nie wyczuwa żadnych nierówności. No i Wam powiem, że automatyczna skrzynia biegów naprawdę rządzi. Zmienia biegi fajnie. Można też zmieniać biegi tutaj ręcznie, ale szczerze powiedziawszy nie chce mi się. I no te przełożenia zmieniają się super. W zasadzie co, jadę sobie w otwartym kasku, szyba praktycznie, ona jeszcze nie jest podniesiona na maksa, ale szczerze to chroni w 100% przed wiatrem, pewnie też przed jakimś deszczem w czasie jazdy. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy menu jakieś takie bardzo zaawansowane, możemy sobie tutaj na przykład wybrać nawigację, to pewnie jakaś mapa, o, mapa nam się wyświetli, super. Bardzo czytelne zegary, też widzę, że ma jakieś tryby jazdy, bo jestem w trybie tour. Gdzieś to się tu pewnie przełącza. O, tutaj widzę przycisk mode. To potem spróbujemy. I szczerze to duży motocykl, ale bardzo precyzyjnie się prowadzi. Tutaj każdy nacisk na kierownicę jest od razu, on reaguje bardzo sprawnie. W zasadzie takiej żadnej jakiejś bezwładności się nie wyczuwa. Fajna furka. Trochę sprzęgła mi tu brakuje. Ja tak tutaj czasami chcę złapać za sprzęgło. No ale to kwestia przyzwyczajenia. No, tutaj też nierówności dość znaczne. W ogóle tego nie czuć. Naprawdę uwierzcie mi, że w ogóle tych nierówności nie czuć. To zawieszenie wybiera je po prostu no, bezbłędnie i błyskawicznie. No i co, tu śmignę przez Antoninek i za chwilę będę na naszym placu w Bogucinie. Plac manewrowy, na którym kursanci uczą się jeździć, ale też na którym bardzo dużo fajnych nowych motocykli się pojawia. Teraz obecnie instruktorzy mają okazję potestować Triumfa Rocketa, Triumfa Street Tripla. No bywają też u nas inne marki, takie jak BMW, oczywiście bardzo wiele motocykli marki Yamaha, ponieważ to motocykle egzaminacyjne w Poznaniu. Także jest w czym wybierać. Zrób zadania egzaminacyjne.
Z tym? A ja takim przyjechałem zrobić. Teraz spróbować zrobić jakieś zadania egzaminacyjne tym kolosem. Schowam okularki, bo w kasku mam blendę. No i jadę zobaczyć. To co zobaczymy? Ósemkę może zobaczymy. Ósemkę zobaczymy. Zobaczymy ósemkę, czy tym cudem techniki klunkrem da się zrobić ósemkę. Tak trochę wyjeżdża, zdaje się. Ale może odrobina ćwiczeń i się uda. O, tu znowu wyjechałem. Wyjechałem. Dość łagodnie pracuję, chociaż ja mu tutaj muszę trochę gazu dawać, żeby go tylnym hamulcem przytrzymywać, bo inaczej byłoby ciężko to zrobić. I co, pani instruktor? Nieznane. Za mało miejsca, nie? Za mało. No, bo ja tu nawet go nie widzę. No, czuję, że brakuje, a... Może pokażesz mi, jak to zrobić. Jednak cenne porady, pani instruktor, i zaraz lepiej wychodzi. I co? No prawie zdane. Prawie, nie? A to prawie to jest jak z tym, że goni cię tygrys, nie? Przepaść, ty skaczesz, prawie się łapiesz. To spróbuję jeszcze wolny slalom zrobić. Spróbuję wolny slalom, chociaż to tym kredensem to tutaj zabraknie miejsca bankowo. No prawie, prawie, prawie. To jest jak kontenerowiec w kanale panamskim. Wiem, wiem, to też zauważyłem. Dobra, przejadę sobie szybki slalom i kończę. Muszę troszkę tutaj się wdrożyć w to cudo techniki. Szybkie zawracanko. Drive. To co, jeszcze jedna próba takiego w miarę gładkiego przejazdu. No, 25. Wiecie, generalnie nie chcę sponiewierać tego sprzętu, ale zaraz pewnie się uda. No, co przejazd to na godzinę szybciej. To o godzinę, o kilometr na godzinę szybciej. No 26. Powiem tak, na pewno da się to zrobić. Szkoda mi motocykla, żeby tutaj próbować, głównie dlatego, że mógłbym zahaczyć lakierem o pachołki, a nie chcę niszczyć motocykla, jakiś rys na nim zostawiać. Także przyjmijmy, że nie umiem. Dobra, wiesz co, bo nie chcę im tego motocykla tu poodzierać. Przyjmijmy, że nie umiem. No.
przyjmijmy scenariusz, że nie umiem, ale fajnie. Ale jeździ, prowadzi się fantastycznie. Nawet tą ósemkę tak już po kilku próbach. Jest naprawdę, tak, takie kołowanie do startu, nie? No i to ma swoje zalety, bo to automat, to można jedną ręką tu sobie przez telefon rozmawiać, a drugą jeździć, nie? Pewnie jest! To musisz pamiętać, nie? To lecę, pa! No to wyjeżdżam z naszego placu. Tam dzisiaj jeszcze taki trójkołowy Harley przyjechał. Tutaj mi... A nie, ma, słuchajcie, ma autoholda też, sam stoi. Nie no, super fura. Chciałem powiedzieć, że mi brakuje... Że mi brakuje tego, co mam w BMW, ale też jest. Naprawdę fajny sprzęt. Fajny sprzęt i... Mam porównanie do BMW K1600 GT. No i powiem wam, że no jeździłem co prawda jakimś tam rok temu modelem, ale miałbym duży problem, gdybym chciał kupić taki motocykl, miałbym naprawdę duży problem, co wybrać. No i koniec tego dobrego, koniec zwiedzania Poznania. Pokładu pięknego krążownika, naprawdę fantastyczny motocykl i o ile w mojej ocenie do takiego codziennego użytkowania w Poznaniu czy w dużym mieście to pewnie byłby sprzęt na dłuższą metę kłopotliwy, chociaż bardzo wygodny i tak dalej, ale mimo wszystko jakieś tam parkowanie, no nawet kwestia miejsca w garażu, to na dłuższą trasę, no cudeńko. Myślę, że przejechanie na raz tym motocyklem wiele setek kilometrów nie sprawiłoby żadnego problemu. Szczególnie naprawdę, słuchajcie, tutaj ochrona przed pędem powietrza jest też niesamowita i praktycznie się jedzie tak jakby w próżni wręcz człowiek jechał. No i koniec przygody z Goldwingiem. Zapraszam na jazdy testowe w salonie Karlik Motocykle w Poznaniu. Idę oddać kluczyki, biorę swój sprzęt i lecę dalej.